Autoserwis Robert Wierzajkis. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów. Metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Baryńskiego 26b. Telefon 792 287 467. tysięcy paczek papierosów różnych marek i bez znaków akcyzowych. Tyle zabezpieczyli policjanci w jednej z miejscowości powiatu suwalskiego. Wartość uszczupleń celno-skarbowych obliczono na niemal 2 miliony złotych. W proceder zaangażowanych było 4 zatrzymanych mężczyzn, których policjanci zaskoczyli podczas rozładunku towaru. Gdy mundurowi przyjechali na posesję, natknęli się na zapracowaną czwórkę. Panowie rozładowywali zawartość bali ogrodowej. Ta stała na lawecie, a wewnątrz znajdowały się wyroby tytoniowe. Jednak nie tylko tutaj były nielegalne papierosy. Pokaźna ich ilość leżała w pomieszczeniu gospodarczym, w budynku znajdującym się na posesji jednego z mężczyzn. Zatrzymani to 3 mieszkańcy Suwałka, ostatni z mężczyzn jest mieszkańcem powiatu suwalskiego. Mają od 42 do 61 lat. Już postawiono im zarzuty. Dotyczą one paserstwa skarbowego i uchylania się od obowiązku podatkowego. W przygranicznym regionie kwitnie nielegalny biznes tytoniowy. Ledwie kilka dni wcześniej suwalska prokuratura rozszerzyła śledztwo dotyczące nielegalnej fabryki papierosów, jaką wykryto parę miesięcy temu w okolicach Olecka, gdzie funkcjonariusze CBŚP przeszukali kilka posesji, ujawniając na jednej z nich 2 linie technologiczne do produkcji papierosów. Zatrzymano wówczas 13 osób, a pod koniec października kolejne 3. 2 nowo zatrzymani to mieszkańcy powiatu oleckiego, a 3 sejneńskiego. Coraz częściej słyszymy też o balonach z tytoniowym ładunkiem spadających w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim.